To już dziewiąty odcinek serii budujemy bloga w Django z wykorzystaniem języka programowania Python. W tym odcinku dowiemy się, jak używać specjalnych tagów w szablonach HTML. Wiemy już, jak obsługiwać się panelem administratora, teraz pora, żeby wyciągnąć wpisy na blog z bazy danych, a potem wyświetlić je na stronie. Czyli jak mam tutaj stronę e, główna strona slash wpisy, to tutaj chcielibyśmy je wyświetlić, a przynajmniej listę tych artykułów na tą chwilę. Co my musimy zrobić, to napisać odpowiedni kod, który będzie pobierał te artykuły z bazy danych, potem te dane przekazywał do szablonu HTML, następnie wyświetlimy to już na stronie. Czyli, jeżeli dobrze słuchałeś poprzednich lekcji, teraz jak przejdziemy do pliku views.py w aplikacji wpisy, to tutaj mamy funkcję, która właśnie odpowiada za wyświetlanie szablonu HTML na, na adresie przeznaczonym dla wpisów na blog, co musimy zrobić, to zaimportować ten nasz model, czyli from. oznacza, że pobieramy te modele z, z bieżącej lokalizacji, czyli z modeli Models Import Wpis. Teraz przejdziemy do modyfikacji funkcji. Pamiętamy, w którymś wideo pokazywałem, jak używać interaktywnej konsoli do tego, żeby wyciągać pewne. Dane z bazy danych, z naszej tabeli bazy danych, i do tego powrócimy. Należy znać te komendy, właśnie żeby napisać tutaj kod, który pobierze te wpisy z bazy danych. Czyli wpiszemy jakąś zmienną, na przykład zmienną wpisy, i do tej zmiennej wpiszemy pis.objects.all czyli pobierzemy wszystkie rekordy z bazy danych, które odnoszą się do wpisów, ale możemy dodać jeszcze kolejną funkcję, coś takiego jak order. Podkreśnik by. Wtedy one będą odpowiednio uszeregowane. No tak, jak uszeregujemy te wszystkie wpisy, jak przejdziemy sobie do naszego modelu, to możemy je uszeregować w zależności od pola, na przykład od daty albo od tytułu. My uszeregujemy sobie nasze wpisy, które pobierzemy z bazy danych, w zależności od daty utworzenia tego wpisu. Więc przejdźmy do views, przejdźmy tutaj do nawiasów, dwa apostrofy, wpiszemy tutaj date. No i teraz te dane, które pobierzemy z bazy danych, należy przekazać do template'u, Dlatego w funkcji render przekażemy jeszcze jeden parametr. Jaki będzie parametr? To będzie słownik Python i e, na przykład wpiszemy, że to są wpisy, to zmienę możesz e, nazwać dowolnie, na przykład nie wiem, artykuły, książki, cokolwiek, możemy nazwać to jako wpisy teraz tutaj damy znów wpisy, czyli w tym wypadku już są te dane pobrane z bazy danych, czyli to jest to. I stworzyliśmy taki słownik, który będziemy przekazywać do template'u. OK, Czyli jak teraz to zrobić w naszym template'cie? Przejdziemy sobie do template's, bierzemy wpisy list HTML. I teraz użyjemy tak zwanych template tags w Django. W dokumentacji Django jest obszerne wyjaśnienie jak to robić, ja zostawiam Ci tutaj link u góry, gdzie wyjaśniłem to zagadnienie na podstawie dokumentacji. Ale tutaj chodzi o to, że mamy pewne zapisy, które możemy używać w szablonie HTML, które pozwalają nam na bezpośrednie wyświetlanie danych, które pobieramy z bazy danych. Tak, w skrócie, te template, tak w Django, pozwalają nam właśnie użyć w szablonie HTML kawałek kodu języka Python w celu na przykład właśnie obróbki danych. Zaraz po znaczniku H1 zrobimy sobie coś takiego jak div class wpisy. Teraz jeżeli chcemy użyć kodu Python to mamy taki zapis. Dwa takie falowane nawiasy, procent i między tym możemy wpisywać kod Python. Jeżeli chcemy obrobić dane wyciągnięte z bazy danych to mamy to między tymi nawiasami właśnie obrabiamy dane. Pierwsze co zrobię to użyję pętli for w Pythonie. Więc użyję tego zapisu for wpisy in wpisy. Ok, czyli rozpoczęliśmy pętlę for. Teraz zamkniemy tę pętlę. Znów musimy użyć tych template tags i zakończamy pętlę troszkę inaczej niż w Python. Musimy użyć słowa kluczowego and for. W Python jest troszkę inaczej, ale no w ten sposób musimy zaznaczyć właśnie w naszym szablonie HTML, że chcemy zakończyć działanie pętli for. Teraz w każdej iteracji pętli będziemy mieć po prostu dostęp do poszczególnych artykułów. No musisz oczywiście wiedzieć jak działa pętla for i najlepiej nauczyć się pętli for w Pythonie, operując na listach Python, bądź słownikach Python. Polecam ci też mój tutorial Podstaw Python, możesz znaleźć go u mnie na kanale. Co ja chcę wyświetlić wewnątrz pętli for to div, div class. Tutaj damy wpis no, i jeszcze ta zmienna iteracyjna, ta zmienimy to nie na wpisy, tylko wpis. To jest zmienna iteracyjna wpis, ok. Tutaj też to będzie ta zmienna, będziemy mieli dostęp do tej zmiennej, ok. Dodamy sobie znacznik h2 i dodamy tutaj wewnątrz hiperłącze, czyli a, href, hash. No i to musimy oczywiście zamknąć. Jeśli ja sobie znajadę tutaj, zobaczcie, to mam informację, że należy tutaj wstawić link wskazujący do jakiego adresu URL zostaniemy przeniesieni. To znaczy tutaj wstawimy link, na przykład do naszego artykułu i zostaniemy przeniesieni do podglądu artykułu. Nie? Więc na razie to zostawmy, ale zaraz po tym użyjemy znowu template tags. Tym razem nie będziemy pisać kodu Python, tylko dostaniemy się do określonych danych. Czyli damy tutaj zmienną iteracyjną w wpis to jest 24 i damy na przykład title, nie? Teraz, jak spojrzymy na nasz model, no to pamiętamy, że title to jest pole dla naszego modelu. I my chcemy dostać się właśnie do tej danej, która zapisana jest pod tym polem w tabeli bazy danych. Czyli teraz, jak już uzyskaliśmy dostęp do tytułu naszego wpisu, no to oczywiście przydałoby się wyświetlić tekst naszego postu. Czyli wpiszemy tutaj p-tag, Znowu tempy, tags dwa te falowane nawiasy, i damy tak wpis. Kropka, body, czyli wnętrze naszego wpisu na bloga, no i kolejny jeszcze pitag. Także uzyskamy dostęp do czego? Do daty naszego wpisu, czyli wpis date Czyli podsumowując ten tutorial, co my zrobiliśmy, to dostaliśmy się do wszystkich wpisów w bazie danych za pomocą tej linii. Następnie dodaliśmy dodatkowy parametr, dzięki któremu będziemy mogli przekazać wpisy do szablonu HTML. Następnie w szablonie HTML użyliśmy template tags dla Django, dzięki którym możemy używać kod napisany w Python, a także dostać się bezpośrednio do danych, które przed chwilą wyciągnęliśmy z bazy danych. OK, to teraz sprawdźmy, czy nasza strona działa. Zapiszemy ten plik. Co jeszcze muszę zrobić, to oczywiście wystartować serwer i przejdźmy do naszej strony, odświeżę stronę i zobaczcie, wyświetliliśmy wszystkie wpisy, które e, stworzyliśmy, ale te wszystkie wpisy, które utworzyliśmy, one są posortowane według daty i jeżeli kliknę na tytuł danego wpisu, na przykład Django jest super fajny, zobaczcie, że jest to właśnie klikalny link, ale wracając do naszego kodu, w tym miejscu, nie mamy żadnego odnośnika, więc tutaj powinniśmy wstawić odnośnik, który przekieruje nas do innego adresu URL. Nie? Po kliknięciu w ten tytuł powinniśmy przejść do wpisu na blogu, więc z tym też powinniśmy się zająć. Ale mamy pierwszy sukces, wyświetliliśmy wszystkie wpisy, to jest można powiedzieć już początek naszego bloga. Więc co, zapraszam do kolejnych filmików z tej serii oraz do subskrypcji mojego kanału.